Jakub Wąsik z Liceum Ogólnokształcącego imienia Oskara Kolberga w Kościanie zwyciężył w jubileuszowej edycji konkursu Matematyka w zastosowaniach. Podsumowanie odbyło się w sobotę w ratuszu. Konkurs Matematyka w zastosowaniach odbywa się z inicjatywy nauczycielek Karoliny Nowak z III Liceum Ogólnokształcącego, który jest organizatorem konkursu, Magdaleny Martynów z Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych oraz Arlety Adamczak-Puk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Początkowo konkurs związany był tylko z ekonomią, w kolejnych latach poszerzono go o inne dziedziny. Próbujemy pokazać, że matematyka nie jest tylko sposobem na wykonywanie pewnych wyuczonych algorytmów, wyuczonych czynności, ale że nade wszystko jest narzędziem służącym do odkrywania świata i zależności, które tym światem rządzą. Czyli co, uczniowie nie rozwiązują typowych zadań matematycznych? Nie, to nie są zadania ani typu maturalnego, ani żadnego typu egzaminacyjnego. To są zadania, w których trzeba wykazać się głębokim zrozumieniem matematyki, a także umiejętnością łączenia wielu dziedzin wiedzy. Przez 10 edycji w eliminacjach szkolnych uczestniczyło około 2200 uczniów z ponad 20 szkół ponadgimnazjalnych z powiatów leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego, wolsztyńskiego i gostyńskiego. W 10. jubileuszowej edycji udział wzięło 180 uczniów reprezentujących pierwsze, drugie i trzecie liceum w Lesznie. Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych z Leszna, pierwsze LO w Kościanie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Olsztynie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu. Zadania dla uczestników konkursu przygotował Marian Dawidowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. W każdym roku zadania są wymagające. W tym roku okazały się także wyjątkowo wymagające dla komisji oceniającej, bowiem właściwie żaden chyba finalista nie wpasował się tak dokładnie w zaproponowany schemat oceniania, a finaliści wykazali się bardzo szeroką własną inwencją i własnymi oryginalnymi sposobami podejścia do problemów. Największą wiedzą oraz umiejętnością logicznego myślenia wykazał się Jakub Wąsik z liceum w Kościanie. Poszło nie najgorzej i faktycznie zadania akurat trafiły w mój gust, udało mi się i bardzo się z tego cieszę. Ale tak jak mówiła pani organizatorka, że to nie są zwykłe zadania matematyczne, tak? Czego one dotyczyły? One dotyczą przede wszystkim zastosowań matematyki i w finansach, i w fizyce, czyli nie są takie typowo maturalne, gdzie mamy szablon do wykonania, ale trzeba też pomyśleć, w jaki sposób coś można policzyć. No właśnie, czyli to nie jest że można to wykuć, nauczyć się, tylko rzeczywiście trzeba włączyć myślenie przy tym. Jak najbardziej, oczywiście. Dużo ćwiczysz, dużo liczysz? Wydaje mi się, że sporo, tak, faktycznie, w szczególności przed maturą. No właśnie, bo ty jesteś maturzystą, tak? Teraz matura, tak? Dokładnie tak. A matematyka to jest coś, z czym wiążesz swoją przyszłość? Tak. Wybieram się właśnie na Politechnikę. Jeszcze może nie wiem na którą, ale na pewno w Politechnice matematyka mi się przyda. Dobrze, dzisiaj któreś zadanie sprawiło jakąś trudność? Może moją słabością jest planimetria i faktycznie zadanie czwarte, nauka o trójkątach, geometria. Sprawiło mi trochę trudności, ale udało się. Drugie miejsce zajęła Joanna Lewandowska, trzeci był Gabriel Majk. Oboje to uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.